Siema Korły. Sytuacja całkowicie na luzie. Dzisiaj całkowity luzik. Binio stoi, nawet wam pokażę, gdzie jestem. Jestem w środku tego miasteczka, w którym się znajduję tutaj. To jest ten kanadyjski Berlin. Opowiadałem już o tym, nie? Dlaczego kanadyjski Berlin? W latach 50. zmienili nazwę z Berlina na Kitchener. To jest Kitchener, na godzinę na zachód od Toronto. Widzicie to? To jest to. To jest to miasteczko, jestem w centrum tego, ten. A z kimś mam się zaraz spotkać. Później chwilowo pójdę na ten, na internet wejdę, na Facebooka, nie? I co, Murtki? A to jest tylko kwestia czasu, aż mnie całkowicie zablokują z internetu. Wiemy o tym. Skąd o tym wiemy? Dlatego, że dzisiaj już byłem tam z pół godzinki na Facebooku z rana. Przed chwilą byłem na Facebooku i już mi niewidzialna ręka już mi kurwa zadała lekki cios na pejsie. Zablokowali mi kurwa dostęp do mojej ściany. Nie mogę nic publikować na mojej ścianie. Na mojej ścianie nie mogę. Ale dalej mam dostęp do... Możemy pisać na prywatnym, tylko że ja nie będę pisał na prywatnym. Na prywatnym nie piszemy do mnie, bo nie mam czasu. Za dużo jest. Sami sobie pomyślcie. Za dużo jest, tym bardziej te tematy, które ja poruszam, nie? Tematy, które są nam bardzo dobrze znane. Ja nic złego nie mówię na Żydów. Na Żydów nic nie mówię złego. Co? Że tłamszą nas, że przejęli nas rząd? Przecież o tym wszyscy wiemy dobrze. Stwierdzam tylko te fakty oczywiste, nie? O których oni wiedzą bardzo dobrze. My wiemy, cały świat wie. A jeżeli część świata nie wie, to się dowie. Także zablokowali mi kurwa dojście do tego mojego na Facebooka w ten sposób. Taka mała blokada, że nie mogę nic umieszczać nowych tematów na mojej ścianie facebookowej, ale piszemy tam zaraz pod jakimkolwiek kurwa tym tematem, który się tam znajdzie na mojej ścianie. Tam pod spodem, na prywatny nie piszcie do mnie, bo nie mam czasu odpisywać, ale ten. Ale tym bardziej wiele pytań się powtarza. No i piszemy zaraz jakikolwiek tytuł na ścianie tam jest, cokolwiek tam jest, się znajduje, tam piszemy pod spodem i tam odpisujemy. Piszemy między sobą, piszemy ze mną, tam będę odpowiadał. Ja tam powinienem dotrzeć za pół godziny może, godzinę czasu. Krótką, szybką sprawę mam tu do załatwienia. Nic, wszystko delikatnie. A co jeszcze? Aha, Murtki, wczoraj był 11, byłem w sądzie, napierani tym, na Michasia, tam go krzyżowali i na końcu było w porządku dla niego, w porządku. Dojebali mu trochę ekstra więzienia, ale on to chciał, bo on wiedział, że chcieli mu dać dużo. Także on już 15 miechów spędził kurwa w tym fucking jebanym chryście. Milton tam, gdzie ja często przebywam. Tylko przypominam jeszcze raz, że z Michasiem Spioraniem się znamy fuj lat wstecz. On tutaj orzeł biały z Warszawy, ale on tutaj w Kitchener się znajduje już. Też z rodzicami przyleciał. Nie jako mały, młody szczeniak, tak jak ja. Tylko on już miał swoje lata. No, Michaś musiał mieć 16, 17, 18 może. Ja. I Michaś to jest ta nasza polska głowa. Ten orzeł biały, pozdrowienia macie jeszcze raz od niego. To jest ten orzeł biały, który ma smykałkę do robienia siana. Michaś ma fuj siana. I to przez to siano, część tego siana, co zarobił, co go jebnęli, nikomu nie robił krzywdy. Nikomu. Bo z banku, z kasyna i tym bardziej tam nikomu nie wyrządzamy krzywdy. To jest nasz wróg, nie? System. System można brać, tym bardziej kurwa, fakt. Oni cały czas od nas biorą, nas męczą. W jakimkolwiek kraju się znajdujemy, nie tylko w Polsce. Każdy kraj świata ma kurwa swój rząd,
rząd jest od tego, żeby nas niszczyć, żeby on od nas wymagać, domagać się kurwa podatków. I jeżeli chodzi o psiarnię, nie. U nas w kraju dużo konkretnych chłopaków. Dużo, nie wszyscy wiadomo. Ale tutaj ta psiarnia, jeżeli znajdziesz jednego na milion kurwa kanadyjskich psów, a zdarzają się, znam kilku spoko, ale jeden na milion, to są spoko. O tego. Notatka do naszych chłopców z polskiego wojska. Bądźcie w temacie, mordy, orły białe. Wy macie dojście. Wy macie dojście. A jeżeli to tak będzie dalej szło, na skali światowej, nie tylko narodowej, tak jak to kurwa idzie teraz, to na policję, na tą kurwa milicję, na tych ormowców, zomowców, tak jak mówię, u nas w kraju co dziesiąty, co setny jest człowiekiem. Nie? Tutaj jeden na milion. Ale to oni będą powołani, żeby kurwa fucking ludzi tłamsić. Już tłamszą kurwa. Gdzieś w Grecji napierdalają ludzi, we Francji, w Anglii z tym Brexitem. To się wszystko dzieje, to jest policja. Jeżeli policja wyjdzie na ulicę i zacznie kurwa nas tłamsić,